Cofnij się piłka, cofnij się, nie dotykaj tylko, cofnij się do dyni. Tak, tu. Ludka, chodź. O, teraz robimy wspólne przywitanie, tak? Na 3-4 kolki. 3-4. Hejo, z tej strony Aleksa, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym stajennym vlogu, w końcu jest stajenny vlog. Słuchajcie, przepraszam was bardzo, że nie było dawno takiego właśnie luźnego filmu. Ale tydzień umierałam w łóżku. Jeszcze możecie słyszeć po głosie, że jestem chora, jeszcze jestem trochę zawalona. Zatoki mam zawalone, ale już jest i tak lepiej niż było. Tydzień naprawdę umierałam w łóżku i nic nie robiłam, po prostu leżałam w łóżku. A dzisiaj, koniki, tylko nie rozwalcie mi tego statywu. Dzisiaj jest tak piękna pogoda, jest w końcu słońce, w końcu, oby tak zostało, słuchajcie, trzymajcie kciuki. Jest 14 stopni, ma dojść aż do 17 dzisiaj, także no pogoda cudowna. Od razu wstałam, od razu ozdrowiałam, słuchajcie, i od razu zachciało mi się nawet ubrać ładnie, stajennie. I zachciało mi się od razu wsiąść na dealę, także jeśli nic się dzisiaj nie zmieni, to będę siadać na dealusie w końcu po jakichś 2,5 miesiącach, 3, no, na jakąś luźną jazdę, zobaczymy sobie. Na razie koniki sobie chillują na pastwisku. Prima została! No, bo jest cudowna pogoda, leżały sobie, potem było synchroniczne kulanie się, ale nie zdążyłam nagrać. Zobaczcie, jakie Dila ma spanko. Prima, nie ruszaj! Dila ma takie spanko, zasypia na pastwisku, jojku. A ty co mi tutaj psujesz? Oj, Dilutko. Dila idzie w kimę. Mój wózeczek różowy już podjechał. W ogóle musimy wszystko umyć, bo zobaczcie, po remontach w siodlarni jest wszędzie tyle kurzu, także wszystko muszę umyć, co było na zewnątrz. Tutaj też wózek cały jest w kurzu. Ochraniacze całe w kurzu, masakra. Także wózeczek z siodełkiem zapakowany przyjechał. Tutaj mam te dwa nowe baciki, które kupiłam w Horse & Pony i nowy popręg. Muszę te metki poodrywać. Zapraszam na kanał Matiski, w którym testujemy roboty do stajni. Tak, będzie jak film, albo już jest? Nie, dopiero już będzie. Jest. Nie, bo mój film wchodzi dzisiaj. Nie wejdzie dzisiaj. Wejdzie dzisiaj. Także no, u Matiego będzie fajny odcinek, ale to nieważne. I teraz zaraz pójdę po dealusie, tylko najpierw pójdę im zrobić meszyk. Jeszcze zalejemy dziewczynom meszyk. Nie wiem czemu w tej siodlarni jest tyle robactwa. Tutaj też na szybie i zawsze jak biorę te miski, to muszę iść je wypłukać, bo tu jest jakiś dzisiaj pająk. Także fuj. Dobra, meszyki gotowe do zalania. I Dila ma jak zwykle podstawę gastromeszu Sipolita. Prima też ma podstawę Sipolita, ale inny mesz. I dodatkowo mają sieczki i dodatki od pani Ani. Tutaj babkę Jowa, tu babkę Czułecznik i Nuliny, tutaj makuch. Bo ogólnie ostatnio, jak pokazałam zioła od Herbie, że dostałam, to były jakieś dziwne teorie spiskowe, że już nie współpracuję z panią Anią i teraz biorę zioła z Herbie. Nie, kochani, nic takiego miejsca nie miało. Ja z panią Anią cały czas współpracuję, uwielbiam ją i no to się nic nie zmieni. Dilka cały czas dostaje zioła od pani Ani, tutaj, o, tutaj są zioła na żołądek, o, od pani Ani, a po prostu, że współpracuję z Herbie, bo Herbie ma fajne te gryzaki ziołowe dla koni i w ogóle, i teraz postanowili zrobić swoje zioło, no to by po prostu wysłali jako ambasadorce. Także jakby to nic nie zmienia i ja zawsze nawet panią Anię pytam o porady żywieniowe czy z nowymi ziołami, także my nadal współpracujemy. No i to po prostu nic nie zmienia, a te Herbie z zioła są również fajne, także dziewczyny je po prostu dostają. No dobra, pyszne meszyki już zalane i tutaj widzę, że przyszedł już mój konik przyprowadzony przez Matiego. Mati się dzisiaj ubrał jak ja normalnie, nie? Ubrał się jak ja, słuchajcie. Ja się ubrałem pierwszy. Nie, ma tak, ten sam kolor, co ja mam, zaraz wam pokażę, z Equilina, ten z nowej kolekcji. Ma beżowe bryczesy, niebieskie skarpetki. O wiele lepsze moje skarpetki. I tą kamizelkę też. I pokaż teraz mój outfit. Masz? Tak. Kogo to obchodzi? No, słuchajcie, ubrał się jak ja, też mam beżowe bryczesy, też mam kamizelkę w takim samym kolorze jak Mati. I no, tylko mam, ja mam jeszcze beżową bluzkę. Ale dzisiaj z tego powodu, że wsiadam na dealę po tak długiej nieobecności w siodle, ubrałam się nawet dosyć ładnie. Jestem cała w Equilina i właśnie to jest ta kamizelka z nowej kolekcji, taka fajna, klasyczna. Mega mi się podoba. Dodatkowo ten golfik jest z kolekcji zimowej, beżowy, beżowe bryczesy. One są też Equiline X Horse & Pony i one są cały czas dostępne. I skarpety z nowej kolekcji.
I Matyś ogląda tak jak ja. Chociaż dobrze wiedział, jak jestem rano ubrana, to zawsze musi po mnie opugować. Ja byłam ubrany pierwszy. I włączyłam jeszcze wtedy Ludce tutaj inhalację, no bo jak robi się ciepło, to ona troszkę gorzej już oddycha. Ona ma jakby zupełnie tą astmę na razie w początkowej fazie, taką jakby niegroźną, nie ma takich dużych objawów, nie kaszle, nie dusi się, nie krztusi, no nie wiem, no po prostu nie ma jakichś takich ataków astmowych, tylko po prostu jak jest cieplej, to no tak ciężej oddycha, tak mocniej. I to na razie tyle, co ma z tej astmy, dlatego oczywiście od razu robię te inhalacje, aby to się dalej nie rozprzestrzeniało. I inhalację najlepiej zrobić przed jazdą, ponieważ inhalacje rozluźniają tą wydzielinę, która zalega u konia w drogach oddechowych, a podczas ruchu koniowi jest jej łatwiej wykrztusić, także zawsze inhalację przed ruchem. Ja robię Dilusi inhalację tutaj ze srebra, ponieważ no, ta astma nie jest jeszcze taka mocna i niebezpieczna i ja nie jestem fanką sterydów, nie chcę jej jeszcze dawać sterydów, faszerować sterydami, także to srebro na razie bardzo fajnie na nią działa i sobie Dilutka będzie 15 minut tak oddychać w spokoju. Ona bardzo lubi te inhalacje i bardzo się właśnie przy nich wychillowuje. A Primusia sobie tam została na padoczku razem z Epiczką. Teraz możecie zobaczyć, jak w tej stajni jest pięknie i jasno, gdy jeszcze słońce właśnie tam od góry świeci. No jest tak jasno, tak się super nagrywa, jest o wiele lepsza jakość, a w tamtej stajni, nawet jak było jasno na dworze, to i tak było w niej ciemno i tak ponuro, więc no to jest dobry pomysł, że przeszliśmy do tej stajni, bo jest o wiele lepiej. No i teraz jak Dilutka się inhaluje, to ja już ją normalnie szykuję do jazdy, czyszczę, siodłam i to akurat wychodzi, że jak ja skończę wszystko robić, to ona kończy inhalację. Więc to super się zgrywa w czasie. Dilutka już sobie nóżkę odciążyła, pełen relaks wszedł, więc super. Także raz, dwa, czyścimy i idziemy. Ogólnie wczoraj cały dzień lało, więc zobaczę, jakie będzie podłoże na dworze. Chciałam wsiąść sobie na dworze, ale no zobaczymy, jak będzie ślisko, to nie będziemy jeździć. Mam nadzieję, że już trochę przeschło. No dobra, Dilutka już prawie gotowa, już kończę tutaj inhalację, niewiele zostało, także teraz o głowie i już lecimy. I tak, no siodło ujeżdżeniowe, bo skokówki znowu nie mam, bo znowu poszło do poprawek, ale ujeżdżeniówka już wróciła od poprawek i pani sadlefiterka mi właśnie, co tu zrobiła? Podwyższyła trochę tył, tutaj tylny łęk i dopchała i też pani sadlefiterka pomogła mi ustawić tą podkładkę korekcyjną i włożyła w nią te wkłady korekcyjne właśnie, tak jak mają być, żeby pasowały do krzywizn Dili. No i też kazała mi kupić dłuższy popręg. W ogóle ten czaprak z Prestiża to chyba pierwszy raz, tak, pierwszy raz go teraz zakładam, bo miał jeszcze metkę, nie było okazji. No ale że ja jestem tak na granatowo dosyć, to jest mój jedyny granatowy czaprak ujeżdżeniowy. No jest jeszcze ten z Matesa z futerkiem, ale wtedy nie mogę dać podkładki. No i co? I ważne jest to, że Dilusia jest znowu w butach, ponieważ no, ci, co są na Instagramie, to wiedzą, że zgubiła dwie podkowy jednego dnia, naraz, serio. No i chodzi w butach teraz, bo ona nie umie chodzić bez podków, po prostu tragicznie chodzi i tak przeszkadza brak podków. I no, w butach jest trochę lepiej, ale niedługo już będzie kowal, także będą z powrotem podkówki. Mogę już wsiadać? Mati, czemu to masz kask? Ja wsiadam, spada, ja wsiadam. Nie ma opcji, nie ma opcji, zostaw mi, nie ma opcji. My już z Dilutką gotowe i idziemy zobaczyć, jak tam wygląda na dużym placu, czy się da jeździć. I mam nadzieję, że tak, i że Dilka sobie pogalopuje w końcu fajnie, wesoło, tak jak to było 2 lata temu. Pamiętacie te dzikie galopy na tym dużym placu, co Dilka chciałabyś, co? No wiem, żebyś chciała. Ale to wszystko zależy od podłoża, także zobaczymy chwilę prawdy. Czy nie będziemy musieli wracać do hale, czego bym nie chciała. Ale dzisiaj jest piękna pogoda. Normalnie, słuchajcie, ja mam tylko ten cienki golfik i tą kamizelkę, nic więcej. I jest mi tak ciepło, tak wspaniale. Oby tak zostało. O, Mati mi macha. Mati poszedł jeszcze do kaferii zamówić fryteczki, bo nic jeszcze dzisiaj nie jedliśmy. Jestem głodna, tak mi burczy w brzuchu. No, a zawsze jak jestem głodna i wsiadam na konia, to mi się w głowie kręci, więc wolałabym coś szybko zjeść jeszcze. Ej, Mati wsiada na schodki, Mati, ty nie będziesz jeździł, ja jeszcze, ty kubku. Zejdź z tych schodków, to są moje schodki, ja wsiadam i Mati, proszę cię,
Proszę cię, ale proszę cię, nawet nie ma nic do gadania, proszę cię złaś. Jak robisz? Ja jeżdżę! 3 miesiące nie jeździłam! Nie psuj mi chwili zsiadania! Powiem wam, że podłożysz jest chyba spoko, nie ślisko. No widać, że dużo tej wody, ta gleba pochłonęła, ale ślisko nie jest. Ile ma jeszcze buty, także antypoślizgowe, także no na pewno się będzie ślizgać. To jest już suchy piach. Nie, no słuchajcie, idziemy zapieprzeć po dużym placu. Nie ma co. Mateusz Kędzierski! No przestań, ja się tylko podtrzymać. No serio, no nie bądź. Mati! Ej, oby cię zrzuciła, naprawdę. Ona bardzo dawno nie jeździła na dworze. Z 2 miesiące, jak nie 3. Oby cię zrzuciła. Ła, ale się nabiłam na tym. Dobra, odzyskałam konia, a tam awokado biegnie i się nadziera do Dilusi. Idziesz, Dilusia, się przywitać, awokado? O matko, matko. No, także odzyskałam konia, jeżdżę sobie na Dilusi. Jest trochę grząsko. Trochę się Dila zapadasz? No, nie, źle. No i w ogóle coś już mogę powiedzieć, że no ja ogólnie od początku w treningu z Bobrzym to ja nie wsiadałam na Dilę i Dila ma zupełnie inny stęp pod siodłem, już taki bardziej aktywny, a ona nigdy tak aktywnie nie stępowała, także to jest już naprawdę duży plus. Nie wiem, czy mnie słychać, bo strasznie wieje. To awokado. No co? No co się dzieje? No co? Nie za blisko. Boże! Czy wy wszyscy chorzy jesteście na głowę? Wszyscy? Nienormalni? Chorzy na łeb wszyscy? Kolejny! A ty co? Co ty chcesz? Nie ma Primusi, to jest tylko Dilusia. Twojej dziewczyny nie ma. A ty co, z nami idziesz? Łupek mały. Tymczasem Mati. Obowiązek. Cała ścieżka gówna. Słyszcie, Dila jak potraktowała. Tutaj. I nie, to nie koniec, moi drodzy. Tutaj jeszcze mamy i tutaj jeszcze mamy resztki, proszę. I jeszcze tutaj. To jest dopiero koniec. Także Dila pięknie się zestrajnała. Ona chce skakać, iść. Tymczasem mój koń, który nie chce iść naprzód. Chociaż myślę, że może kłymy to na takim dużym placu, to też już będzie chętniej szedł do przodu. Taką mam nadzieję. Ja chyba nie chcę wsiadać. Dila jest dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo do przodu. Ona na dawno nie chodziła.
bardzo chciała, żebym ją puściła takim ostrym galopem. Często się wyrywała na prostych liniach, jak wyjeżdżałam, dlatego musiałam od razu koło kręcić. Nie chciałam jej tak mocno puszczać, bo ona jest no pierwszy raz pod siodą od jakichś 2-3 miesięcy i chciałabym ze spokojem ten ostry trening wdrożyć, a ona już po prostu ma takie wygłupy w głowie, także przytrzymywałam ją dzisiaj dosyć mocno, bo no jest torpeda. I Misia chciała zobaczyć, jak to jest. Ej, właśnie chciałam powiedzieć, że będę w ogóle pierwszy raz siedzieć na deali i pierwszy raz w siodle ujeżdżającym, więc no to nie wiem, czy to jest dobre. Życzę ci powodzenia, bo zobaczysz, jak... I jeszcze siku mi się strasznie chce. Ale poczekaj, jak się ładnie spieniło. No, fajnie się spieniła. Ogólnie mega była kontrola dosyć na pysku, ale trzeba było mocniej zadziałać, żeby nie wystrzeliła. Po prostu ja czułam pod spodem takie nogi, które po prostu zaczynają iść, nie? Serio? Jak to masz schodki? I potem ja wsiadam. I zobaczymy, jak Misia sobie porodzi. Tylko bądź grzeczna, tylko no bądź grzeczna. Bo nie mam za krótkie strzemione, ale... No, ale jak ci zrobię dłuższy, to boję się, że ten, że będzie ci trudniej równowagę w tym siodle. Idzie to do przodu! On zwalnia, pozwalaj się nakręcać, bo... Bo pójdzie z tobą, nie? I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I jak tam? Bardzo mi się podobało, moi drodzy. Powiem wam, że Tilka na początku, jak usiadłam, to ona sama była w szoku, o co chodzi, czemu ktoś nowy jest na niej. Ale jak już tak wiecie, się troszeczkę zaczęłyśmy dogadywać, to super. I w galopie była miodzio. W kusie była taki zapierniczacz, ale też pod kontrolą. Także naprawdę jest o wiele cięższa na pyszczku na przykład niż Quevedo, ale to jest kwestia, wiecie, nie chodziła 3 miesiące, jest taka, że wyciąga, nie? O, teraz. No. Ta szyja idzie i tak. Ale fajnie, energia fajna, chociaż u mojego to tej energii nie ma za bardzo. Więc daję 9,5. Dziękujemy. My sobie już z Dilusią wracamy do stajni. Było naprawdę wspaniale, czego chcieć więcej. Piękna pogoda, koń chętny do jazdy i naprawdę było cudownie, więc jak będzie teraz taka codziennie taka pogoda, to ja będę codziennie wsiadać, a jak znowu będzie brzydko, to pewnie mi się znowu odechce, no ale no nie wiem, tak jest ze mną, nie? Mi się nic nie chce robić, jak jest brzydka pogoda. No i Dila naprawdę, ona się tak cieszyła. Tak się cieszyła pierwszy galop, to ja naprawdę ledwo ją tam mogłam zatrzymać. Cały czas musiałam przetrzymywać, ale no ona była taka chętna i w ogóle było naprawdę wspaniale. I jutro mam trening z bobrzyn i mam trening pierwszy z siodła z bobrzyn, więc zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że spoko. Także może coś wam się uda nagrać, zobaczymy. A teraz wracamy do stajni. Wilka wraca na obiadek i do Primusi. I co? I potem zrobimy jej pielęgnację. No Jezu, Prima już słyszy, że idziemy. Się nadziera. Dila podziwia swój piękny wózek różowy, tak? Podoba ci się, nie? No ja wiem. Chłodzimy nóżki Dilusi. A tutaj już czekają meszyki gotowe. Ale lepiej w obiadek, bo już czeka na nią w żłobie. Dawaj Diluśkę, Diluśce. No dawaj jej. No, takie dobre Diluśki. Nienormalnie. Dawaj jeszcze jedną, taka kochana ci była. Masz Diluśka, no zasłużyłaś. Zasłużyłaś. Takie dobre. Dobra, chodź, bo obiadek czeka. Chodź. Tak.
pielgrzymiczko. Dobra, Dila też jest na obiadku, my też jesteśmy na obiadku i zobaczcie, jakie pyszne burgery teraz są w Rio Grande, takie czarne. I to nie jest spalony burger, to jest taka specjalna czarna bułka i on jest z kurczakiem, już go ostatnio jadłam, jest tak przepyszny. Misia też go ma, a Mati ma frytki jalapeno. Frytki jalapeno. Tak, i jemy i potem wracamy do koników i weźmiemy je na trawkę, zrobię jeszcze takie spa, posłuchajcie, dzisiaj jest taka ładna pogoda, mówię to już któryś raz, ale jak jest ładna pogoda, to ja mogę wszystko w tej stanie robić dzisiaj cały dzień. Brzuszki najedzone, pogoda nawet piękna i co? I bierzemy teraz Dilutkę i Primutkę i Mati ostatnio naprawił padok trawiasty tutaj przy stajni. Co? I ten, i sobie puścimy, żeby sobie pojadł trawkę i w ogóle. Żeby się mu przyzwyczaiło już do trawki. Idzie ekipa. Tak, na trawkę. Idziemy, idziemy. O, jak fajnie, lato w pełni, co koniki, świeża zielona trawka. Teraz po tych ulewach naprawdę urosła, taka świeżutka, zielona. Tutaj dużo koniczynki gdzieś widziałam, że jest do poskubania dla koników. Koniczynka to coś dobrego teraz. Także super, ale macie co? Tak można żyć, nie, Primutka? Tak to można żyć. Wiecie, jaki jest drugi główny powód, dla którego nie chce mi się wsiadać? To, że trzeba to wszystko teraz posprzątać. No, ale koniki są na trawce, a ja mam dużo czasu, także ogarniemy wszystko ładnie. Ej, ja nie wiem, jak ja bym sobie dała radę bez mojego wózeczka. Wszystko zapakowane i jedziemy do siedlarni pod paka. Tak to bym musiała chodzić, dom z powrotem. A tak to biorę wózeczek i słuchajcie, jadę. Nie ma to tamto. Tutaj wam jeszcze chciałam pokazać, że do mojego magazynu paszowego przyszła dostawa wczoraj, nie przedwczoraj, jedzonka z Hipolita dla Dilusi i dla Primusi. I przyszły sieczki, to jest lucerny plus z Agropsa dla Dilusi. Tutaj jest zapakowana, podejrzewam, sieczka Aspero dla Primusi. O, tak widać, Aspero. I tutaj przyszedł mesz i przyszły witaminki. Witaminki się już tam skończyły, mesz też już się kończy, więc muszę je wziąć tam do paszarni. Ale no, dostawa przyszła, także git. Ja mam dla was kod zniżkowy do Hipolita, jest w opisie, także zapraszam. Postanowiłam przynieść dziewczynkom myszyki tutaj na trawkę, także się pewnie ucieszą. Mój. Dziewczynki, myszyk! Chodźcie! Zobaczcie, no! Czyżby trawka ważniejsza od myszyku? Dilka, Primka! Chodźcie na myszor, no! No dobry myszyk! Chodźcie! O Boże! Trawka jest, to już koniec. No chodź, ale tam jest Primki. Ja mam twój. Dilutka, chodź. Bo tam Primki nie możesz, bo tam są alergeny. Tu jest twój myszyk, no proszę. No proszę, twój myszyk. A Primcia, tam masz swój. Zobacz, nie do matki. Prima. Ej, musicie ogarnąć, tak? Różowa miska jest twoja, fioletowa jest Dilusi. Więc proszę się nie mylić. Bo nie możecie jeść swoich rzeczy. No. Co ty? Gdzie? Może Prima? A ty jesteś osioł, nie? Naprawdę. Prima meszem pogardziła, ma trawę, to jeść nie będzie. Dila, no niby zjadła, ale ona zawsze wylizuje miskę, także nic nie widać, a tu też pogardziła, żeby ją wylizać. Także trawa jest na pierwszym miejscu, słuchajcie. O nie, czy wy to widzicie? Taki piękny dzień jest po tej stronie jeszcze, a tu idą jakieś brzydkie burzowe chmury, co to ma być w ogóle? Miało być ładnie już, forever. A nie jakieś czarne chmury okropne. Brzydko. A Mati bawi się nowym aparatem i próbuje kręcić roleczkę. Dziękujemy mi się za pożyczenie. Mati próbuje ogarnąć, żeby jakieś ładne rolki robić, ale dla Matiego ten aparat przerósł Matiego możliwości. Ej, ale ładne światło jest teraz. Przez to, że tam jest ciemno, a tu nadal świeci słońce, to jest takie fajne tło i takie fajne światło jest do nagrywania. Zobaczcie, jakie ostre, nie? Mega ładne światło.
czas na wieczorne spa Dilusi i najpierw umyjemy porządnie kopytka. Tu mam kopystkę i szczotę, bo będziemy smarować i z zewnątrz, i z wewnątrz na strzałeczki, nie? Potem zrobimy plecki i zaopiekujemy się Dilusią. No nie, no musisz tu srać, byłaś 2 godziny na dworze i zesrałaś się na myjce, tyle serio. Kopytka są już pięknie umyte, co nie Dilusia, ale nie musisz ich tak pokazywać. I teraz poczekamy, aż trochę wyschną, aby wszystkie te preparaty nie spływały razem z kopyt z wodą. I zajmiemy się przeczesaniem Dilusi po treningu, aby potem włożyć wcierkę na plecki, też taką regenerującą po treningu. Bo jak Dila właśnie teraz nabudowuje mięśnie tych plecków, no to po takim cięższym, mocniejszym wysiłku ją te plecki bolą, bo ma zakwasy, bo ona no nie miała zbyt dużo tych mięśni i teraz właśnie tak z bobrzyn nabudowujemy te plecki. Także wspomagamy ją wciereczkami i przed jazdą też miała inną wciereczką zrobione, aby te mięśnie były przygotowane do wysiłku i po prostu zdrowo rosły, bez zakwasów. Ale Dilutka tutaj czysta, także git. Mamy plecki skórzu ogarnięte i wcierkę, którą używam na plecki po treningu, to jest taka z Jump Ita, właśnie na mięśnie. A przed treningiem używam też wcierki z Jump Ita, ale ten oksy coś tam, taka niebieska, i ona właśnie poprawia ukrwienie w mięśniach i już tak przygotowuje mięśnie do większego wysiłku. I teraz mam taką szczotkę do masażu i tą wcierkę po prostu będę wmasowywać w plecki Dili, jednocześnie robiąc jej taki relaksujący masaż właśnie po jeździe, aby te plecki naprawdę dobrze się trzymały i aby nic Dilusie nie bolało. Przechodzimy do pielęgnacji kopytek. Sorka, że mówię tak przez nos, ale mam już tak nos zatkany, że to jest tragedia. I na strzałeczki używam cały czas Kabi Glue teraz od tego Overhorse, ale nie ten w sprayu, tylko ten w takiej maści. Jest o wiele lepszy niż ten w sprayu od nich. I nakładam na pędzelek i minutka, dawaj nóżkę. A wajnuszkę. O, no już sobie ubrudziłaś kopytko, a tak ładnie umyłam. Ale dobra, bierzemy sobie girkę i tu głęboko tym pędzelkiem w strzałkę nakładamy. Teraz przez tydzień była ulewa i było takie błoto, więc znowu te strzałki są takie trochę miękkie. Także wolę zabezpieczyć, żeby tam nic dalej nie poszło. I tak, i wszystkie 4 nóżki tak zabezpieczę i zaraz Wam pokażę hit, olej z hitem po prostu. Ale to zaraz. Strzałeczki pięknie zabezpieczone i teraz czas zrobić z Dilki księżniczkę. Nowość od Horseline'a. Ich olej do kopyt, ale z dodatkiem brokatu. Ja już testowałam ten brokat na Instastory i to jest naprawdę tak gęsty brokat, że uwaga, zaraz zobaczycie. Polecam najpierw go wstrząsnąć trochę. To otwieramy. Dilka już tutaj pięknie nóżkę przyszykowała do smarowania. I uwaga, patrzcie to, jak się mieni tu. I lecimy. Ja, widzicie to, jaki brokat. Normalnie. Świeci się, jak nie powiem co. Psy jajca. Nie wierzę, nie wierzę po prostu. Bo jest taka ulewa, że to po prostu, no ja nie wierzę, no ono miało być już tak ładnie. Mat jest mokry cały. Dila wychodzi z boksu. Ulewa tu jest. No nie. Czemu? Koniec odcinka. Koniec odcinka. Zaczął też padać. Żegnamy się. Nie mam ochoty nic już nagrywać. Zapraszam na kanał Matiski. Dobry humor mnie opuścił. Gdzie jest zawsze ładna pogoda i ładny humor i ładny prowadzący.